Cześć. Ponownie w kolejnym vlogu. Przyniosłam sobie cały arsenał różnych rzeczy. Na przykład czarną maskę peel off. Chyba ją zapodam, bo jeszcze jej nie miałam. Ale to ją już miała. Potem jakąś też maskę do twarzy. Też czarna. Ale chyba nie peel off. Kremowa. Potem przyniosłam miodową i taką, ale to może wezmę na gwiazdę też z maski, żeby też mieć co robić, te waciki i jeszcze chusteczki karbonowe open, chusteczki karbonowe do twarzy, dobra rzecz, nie jest zła. One są białe, białe chociaż czarne, ale ja też mogę wziąć do zmywania, bo to nawet jak macie zmyty makijaż czy coś, to i tak fajnie działa. Trochę nawilża, trochę ściera. Poranne maseczki. To chyba się stanie tradycją. Niech się staje tradycją. Jak jest czas działania, to działa. Także takie rzeczy na przetarcie, zimne, fajne, o jakie zimne, jakie fajne, sprość. A no i właśnie przyniosłam te waciki peelingujące i płyn, ale jak ja mam maseczkę peel off, to chyba nie będę tego używała, tylko po prostu nałożę maskę. Spróbuję to zrobić w monitorze, zwyczajnie. Co pewno nie będzie proste. Peel off to peel off. Powinnam to robić w lusterku. Żeby dopilnować. Pachnie przerażająco. Wczoraj byłam jednorożcem. Dzisiaj będę czarną mambą. Wyschnie, może coś tam da. Taki peel off. Chociaż raz zrobię, ale pachnie amoniakiem. Zmywaczem do paznokci. Powiem wam. No nic to, ale ja lubię te peelowe, bo one się fajnie ściągają. Jak tu jest tak. Będę miała czas, żeby długo ją podtrzymać. Patrzymy, byle nie na brwi, słuchajcie. Taki peel off na brwi to chyba nie jest dobra rzecz. Musiała sobie w lusterku poprawić jak nic. Bo tu w tym ekraniku to tak patrzę na was. Słabo widzę. Wiecie, że z nudów to jeszcze jak myślę. Ale wakacje to wakacje. Wczoraj jednorożec, dzisiaj czarna mamba. Dobra. Chyba pira za oko wszystko posmarowane. To teraz schnę, a potem najlepsze zdrapywanie. O, lecicie z foksowej konstrukcji. Najlepsza sprawa, czyli odrywanko. Tylko lubię peel offy. Fajnie można sobie zadrzeć skórę. Super. Się wyrywa. Najlepsze rzeczy odrywam dalej. Fokusuj się. Fokusuj się. Zlazła ja z balkonu. Nie patrzcie na moje wypilingowane różne rzeczy, ale zobaczcie, jaki blond mi się robi pod słońcem.
Znaczy tu wiadomo, że odrost zawsze ciemniejszy. Jak tak wezmę, to guzik widać, ale jak rozpuszczę, to po prostu rudy zniknął, blond się zrobił. Tak jest. Śniadanie dzisiejsze. Jajko miało być na twardo, a jest lepsze, bo jest na miękko. I kiełeczki. Sobie. O, ja lubię kiełki. Właśnie je sobie zużyję. Hej, ho, ja już jestem umalowana i gotowa do wyjścia, bo muszę mamy do kliniki odwieźć, także zaraz po mamy jadę. Jadę trochę opaleniznę, nowy podkład zategowany, różni się kolorem, bo tu jestem czerwona, ale myślę, że jest fajny, kryjący, no zacny po prostu, czyli za 7 zł super zakup. A, cover. Wyczaiłam u Pink Rock i mówiła, że dobry. Ja miałam z AA innej, był super i teraz wzięłam ciutkę ciemniejszy. Trochę jeszcze bronzera. Wiosna idzie. No, a ja zebrana lecę, zabiorę tylko pomidorki. Stan pomidorków na dzisiaj wygląda w ten sposób. Zabieram je do mamy, bo jak mnie nie będzie, żeby ktoś je podlewał. No. Na sekundkę się z wami łączę ze samochodu. Bo tak jak mówiłam, wyjeżdżam. Daleko sobie nie pojedziemy, bo znowu mi będziecie latać po tym, po całym aucie, a to nie jest wskazane. Ale fajnie, no mam osę na lusterku. W lesie żyje, osy zbieram. Dokładnie. Dobra. Jeszcze się pewnie włączę, ale żeby nie ryzykować, to się wyłączam. Pa, pa. No, jesteśmy już obie. Moja mama z maską. Chciałam ją zlogować z maską, ale powiedziała... Ładny dziobak. Niezły dziobak. No, tak to sobie. Dobra, leci. Znaczy mama leci pozałatwiać, bo ja to siedzę. Może się. Mam przeokropne te szyby, ale podobno są mandaty za wywiad, więc chciałam wam pokazać, jak pięknie, cudownie rozkwitły różowe drzewka. Pięknie. Pięknie. Moja mama tam. Moja mama wchodzi do domu. A ja zrobiłam lekkie zakupy i lecę z powrotem do chaty. Wszystko pozałatwiane. Pieczarkowa dzisiaj na obiad. Zaraz będziemy próbować, a jeszcze w biedrze. Już teraz lato idzie, to Shine Like a Diamond. Jakaś nowa firma jest, słuchajcie. Konopny żel pod prysznic do kąpieli wzięłam. Oraz emulsja do higieny intymnej. No, zobaczymy. I trzy wszystkie te takie. Wszystkie trzy agenty maksy, kamień, rdza, moc, siła, potęga i różne. A ja się biorę za zupę. Zostanę bohaterem swojego domu, ponieważ już mam skrzynki na balkon. Będę spróbować je zamontować. Zobaczcie, jak to wygląda. No, zobaczcie. To trochę wyjdzie. Muszę poczekać. Poczekajcie za mną. I proszę bardzo, w ten oto zacny sposób stałam się bohaterem swojego domu. Zawsiłam dwie skrzynki na balkonie. Wiszą. Puste, ale wiszą. Jesienne wejherowo, bezludne.
Szubski zwyczaj u nas zawsze jest jajeczko i kiujiczek. Tradycyjnie.